Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Zakopanem. Powody mamy bardzo poważne. O tych powodach, dlaczego tutaj pan premier Jarosław Kaczyński, a później szef klubu przewodniczący pan poseł Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, zebraliśmy się w Zakopanem, bo treścią dzisiejszego posiedzenia było najpierw zastanowienie się, a następnie podjęcie uchwał w sprawach, które odnoszą się do tych terenów bezpośrednio, to znaczy terenów bliskich Zakopanemu, ale także do wszelkiego rodzaju miejscowości, które pełnią funkcję uzdrowisk. Zajęliśmy się sprawą prywatyzacji polskich kolei liniowych i tutaj chcę od razu powiedzieć, jesteśmy przeciw, zdecydowanie przeciw i uczynimy wszystko, żeby ta prywatyzacja nie doszła do skutku. Polskie koleje linowe są doskonale funkcjonującym przedsiębiorstwem i to przedsiębiorstwem, które słusznie jest zaliczane do polskiego dziedzictwa narodowego, do dziedzictwa historycznego. Ich prywatyzacja nie ma uzasadnienia ekonomicznego, natomiast jest uderzeniem w to dziedzictwo i stwarza także niebezpieczeństwa, które najogólniej rzecz biorąc wynikają z tego, że może dojść do tak zwanego wrogiego przejęcia, to znaczy może dojść do przejęcia, którego celem nie będzie podtrzymanie funkcjonowania polskich kolei linowych, tylko ograniczenie ich pracy, a w skrajnym wypadku może nawet likwidacja, bo wchodzą tutaj po prostu w grę kwestie konkurencyjne. W końcu Karpaty są pewną jednością, chociaż są tu różne państwa i ta konkurencja odnosząca się do turystyki występuje. Poza tym jest kwestia terenów chronionych. Znaczna część kolei linowych, które wchodzą do tego przedsiębiorstwa, mieści się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i w związku z tym są tu niebezpieczeństwa odnoszące się do spraw ekologicznych. I to jest sprawa numer jeden. Niedaleko stąd mamy zbiornik wodny, który dzisiaj nazywa się Nidzica, a kiedyś nosił inną nazwę, był to tam też Czorsztyn. I jest tam także elektrownia. Elektrownia, która wraz ze zbiornikiem wodnym ma być w tej chwili wedle planów rządowych prywatyzowana. Otóż tutaj chodzi o to, że ta prywatyzacja zagraża bardzo istotnemu interesowi społecznemu. Otóż zbiorniki wodne odgrywają podwójną rolę. Z jednej strony mogą być rzeczywiście bardzo poważnym źródłem energii i tak jest w tym wypadku, ale z drugiej strony, i to jest nie mniej ważne, a często ważniejsze, odgrywają rolę stabilizatora poziomu wody w rzekach, krótko mówiąc, chronią przed powodziami. Kiedy ta firma będzie miała charakter czysto komercyjny, prywatny, to wtedy ta druga funkcja może być poważnie narażona. Czyli mogą być narażone elementarne, zupełnie podstawowe interesy obywateli polskich, którzy zamieszkują te tereny, jak wiadomo, tam powodzie są częste i bardzo gwałtowne. I dlatego też w żadnym razie nie można się na tą prywatyzację zgodzić. My wiemy, że ten rząd doprowadził kraj do ruiny i w tej chwili się wszystkiego pozbywa, żeby za wszelką cenę zdobyć jakieś środki, ale to nie może prowadzić do tego rodzaju decyzji. Tak samo jak nie może prowadzić do decyzji o prywatyzacji prawie wszystkich uzdrowisk. Tylko siedem uzdrowisk jest dotychczas przez dotychczas obowiązujące akty normatywne wyłączone z prywatyzacji. I to wyłączenie ma być w tej chwili ograniczone do jednego uzdrowiska Krynica, a pozostałe będą prywatyzowane. To jest przedsięwzięcie godzące przede wszystkim w interesy pacjentów. Nieporównanie łatwiej na atrakcyjnych terenach utrzymywać hotele, gdzie za dobę bierze się 200-250 zł, a
załoga hotelu, to nie muszą być lekarze, nie muszą być osoby odpowiednio przygotowane, a więc są to osoby z natury rzeczy mniej zarabiające, niż utrzymywać sanatoria, gdzie są mniejsze stawki Narodowego Funduszu i gdzie ta załoga musi mieć bardzo wysokie kwalifikacje. Prywatyzacja zagraża także procesowi edukacyjnemu odnoszącemu się do tych specjalizacji medycznych, które są związane z leczeniem uzdrowiskowym. Jest też kwestia ceny tych uzdrowisk. Krążą tutaj różnego rodzaju wieści, ale w każdym razie wiemy na pewno, że niektóre z tych uzdrowisk mają być sprzedawane po prostu za bezcen, za jakieś sumy typu 20 milionów złotych. I tu zgłaszamy bardzo zdecydowany sprzeciw i będziemy czynili wszystko, żeby to przedsięwzięcie się nie udało, żeby te przynajmniej 7 uzdrowisk było chronionych, chociaż w naszym przekonaniu należy chronić tych uzdrowisk znacznie więcej, bo to jest też pewne dobro narodowe, przede wszystkim to są instytucje służące pacjentom, a tutaj zasada komercyjna jest zasadą niewłaściwą, niszczącą, podważającą tą w istocie najistotniejszą funkcję tego typu miejscowości. To chcieliśmy Państwu tutaj przekazać. Chcieliśmy przekazać z wielką prośbą, żeby to nasze stanowisko zostało przekazane także opinii publicznej, bo my nie pierwszy raz się tym zajmujemy, no ale jakoś to stanowisko do opinii publicznej nie dociera. Problem jest naprawdę bardzo poważny. Stąd właśnie to spotkanie w Zakopanem, stąd nasze przeświadczenie, że może jeśli zrobimy to w tak szczególnym miejscu, jak to właśnie na tle polskich gór, to wtedy będzie łatwiej dotrzeć tym do opinii publicznej między 19 a 20, czyli w tych najbardziej oglądanych audycjach ta informacja zostanie przekazana. Dziękuję bardzo. Patrząc na Polsat między 18:45 a 20:00, bardzo proszę pan przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałem powiedzieć, że jednogłośnie stanowiska w tych trzech sprawach, o których mówił pan premier Kaczyński, zostały przyjęte. My jesteśmy konsekwentni w sprzeciwie wobec wyprzedaży majątku państwowego, dlatego że ta wyprzedaż tworzy bariery w dostępie do usług, do świadczeń zdrowotnych dla tych, których nie stać, po prostu nie stać na to, żeby wykupić sobie w czasy uzdrowisku. Już dziś w prywatnych uzdrowiskach przecież można sobie takie w czasy wykupić. Ta formuła uzdrowisk państwowych pozwalała ludziom niezamożnym na korzystanie z tego typu świadczeń. W związku z tym to, co robi rząd premiera Donalda Tuska, to jest degradacja. To jest degradacja polskiego społeczeństwa. My w naszym sprzeciwie jesteśmy konsekwentni, jeszcze raz to podkreślam. Dziękuję. Bardzo proszę, jeśli są pytania, bardzo bym prosił najpierw w temacie konferencji, oczywiście inne tematy w drugiej kolejności. Bardzo proszę. Jest mikrofon. Ja mam w temacie niestety poza... A to jeśli ktoś ma w temacie konferencji, bardzo proszę, klub wyjazdowy w Zakopanie. Proszę bardzo. Radio Aleks, Zakopane. Mam pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zna sytuację powstawania inicjatyw w związku z prywatyzacją PKL-u, tworzenia konsorcjów i spółek? Jak się do tych inicjatyw ustosunkowuje? Czy one mogą pomóc w ochronie dziedzictwa narodowego, jak są koleje linowe, czy też mogą być raczej pośrednikiem wyprzedaży tego majątku zagranicznym firmom? Proszę Państwa, my wiemy o podejmowaniu przez tych, którzy chcą wykupić polskie koleje linowe, różnego rodzaju przedsięwzięć w odniesieniu do gmin, w szczególności beskidzkich. Chodzi o zmontowanie pewnego poparcia społecznego. Tam są różnego rodzaju obietnice, zapowiedzi, jak to się mówi, złote góry zapowiadają. Niektórzy się dają na to nabierać. My uważamy, że to jest nieporozumienie, ale jest także inny rodzaj inicjatyw związanych z ewentualnym przejęciem tej spółki z rąk Polskich Kolei Państwowych, bo to jest własność Polskich Kolei Państwowych, w ręce miejscowych samorządów. No i tego rodzaju przedsięwzięcie może być podjęte, ale oczywiście ono musi być w sensie prawnym tak zorganizowane, żeby dalsza sprzedaż była niemożliwa. Czyli żeby, krótko mówiąc,
było zupełnie pewne, że to jest trwałe utrzymywanie tego w ręku kapitału polskiego i polskich władz publicznych, bo przecież samorządy są też władzą publiczną. Bardzo proszę. Moje pytanie dotyczy afery taśmowej. Czy pan prezes nie sądzi, że obecna władza bierze to na przetrzymanie, to co się dzieje, jak pan myśli, jak ta sprawa się zakończy i jaki będzie miała wpływ również na koalicję? Proszę państwa, no ta władza bierze to oczywiście na przetrzymanie, stosuje różnego rodzaju chwyty, próbuje przechodzić do ofensywy, tutaj zachowuje się po prostu niecnie, wręcz niebywale, mówię tu o wypowiedziach pana Szejfelda, ale ta sprawa jest rzeczywiście bardzo drastyczna, chociaż to ciągle trzeba pamiętać, że w tle są sprawy nieporównanie drastyczniejsze, bo chodzi o życie wielu ludzi, także o życie prezydenta Rzeczypospolitej i tutaj akurat ta sprawa służy troszkę pokrywaniu tamtych, ale uważam, że ci, którzy sądzą, że ona została wywołana dla tego pokrycia, mylą się. To jest sprawa, która na pewno będzie podnoszona przez nas, będzie propozycja komisji śledczej. Będziemy robić wszystko, żeby to nie zostało zapomniane, a będziemy to robić w interesie społecznym, bo jesteśmy głęboko przekonani, że tutaj nastąpiło takie chwilowe odsłonięcie kurtyny i społeczeństwo mogło zobaczyć, co się za tą kurtyną dzieje, ale gdyby tą kurtynę tak zupełnie zerwać, to by się okazało, że to, co zobaczono, to jest tam jakiś maleńki procent, czy wręcz promil tego, co dzieje się w kraju pod tym względem. Ta władza dochodziła do rządów pod hasłem, które nigdy nie było wprost formułowane, ale które pośrednio było bardzo łatwo do zrozumienia. Walka z korupcją, walka z nadużyciami, walka z nadużyciami na wysokich szczeblach władzy, to jest coś niedopuszczalnego. Krótko mówiąc, korupcja jest w istocie dopuszczalna. Bo kiedy myśmy walczyli z nadużyciami, to nas za to niezwykle gwałtownie atakowano i próbowano przedstawić to jako przestępstwa. No, to musiało zostać odebrane jednoznacznie. Skoro rządzi Platforma, to już teraz znowu wolno. I mamy rzeczywiście w Polsce prawdziwy wybuch korupcji. Dzień dobry. Pan redaktor, to pan 24. Panie premierze, wspominał pan, że jesienią my też będziecie zgłaszać wniosek o wotum nieufności dla rządu. To już wkrótce. Kogo pan chciałby, panie premierze, na czele takiego rządu eksperckiego, który mógłby zastąpić obecny rząd? Panie redaktorze, no muszę prosić o cierpliwość. Ktoś taki na pewno zostanie w odpowiednim momencie opinii publicznej, a później parlamentowi przedstawiony. Chodzi o rząd pozaparlamentarny, być może przejściowy, bo w tle takiego przedsięwzięcia mogą być też przyspieszone wybory, ale być może nawet do końca kadencji. Rząd, który z naszego punktu widzenia na pewno nie będzie idealny, ale będzie dużo, dużo lepszy niż ten fatalny, arcyfatalny, który mamy w tej chwili, który po prostu zacznie naprawiać to, co zostało zniszczone. No i oczywiście chodzi o osobę, która ma jakiś autorytet, a przynajmniej przesłanki do zdobycia tego autorytetu, ma kwalifikacje merytoryczne i jest osobą możliwie politycznie neutralną, to znaczy taką, która mogła być zaakceptowana z różnych stron. Bardzo proszę, następne pytanie. Kamysz Sikater, WZN24. Panie prezesie, pytanie odnośnie parlamentarzystów klubu Solidarna Polska. Czy ma pan jakieś sygnały od tych parlamentarzystów, że mają zamiar wrócić do Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli tak, to kto i na jakich zasadach miałby wrócić szeregi? Proszę państwa, już parę razy podczas tej podróży po Polsce to tłumaczyłem. Uchwała, która jest asumptem do tego rodzaju pytań, czyli ta, która mówi, że do 27 można wrócić, jest przede wszystkim skierowana do szeregów naszej partii, bo to w naszej partii niektórzy wpadli na taki pomysł, że no ponieważ nie czują się pewnie co do miejsc na listach w przyszłych wyborach, to może przejdą do Solidarnej Polski, a następnie w ramach negocjacji o wspólnej liście zdobędą dobre miejsce. I to zostało raz na zawsze zamknięte. I to jest główny cel tej uchwały. My nigdy nie tęskniliśmy specjalnie za jakimiś powrotami, ale mówiliśmy, że jest to możliwe. I do 27 jest to możliwe.
Nie mam w tej sprawie żadnej szczegółowej wiedzy, nigdy się tym specjalnie nie interesowałem. A jeżeli chodzi o warunki, no to warunki są proste. Wraca się i dalej, jeżeli się dobrze pracuje, to się ma szansę w następnej kadencji. Oczywiście pod warunkiem, że się dobrze pracuje. No oczywiście nie ma mowy o tym, żeby wracać do komitetu politycznego czy do władz partii. No trzeba jednak jakieś konsekwencje tych bardzo niezroztropnych, przede wszystkim skrajnie szkodliwych, nie tylko dla prawicy, ale także dla Polski działań ponieść. Bardzo dziękuję. Widzę, że nie ma więcej pytań. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.